Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze dać się wypowiedzieć o tych frankowiczach, bo do mnie jeden człowiek, to nie do mnie, ale do mojego sekretarza dzwonił i prosił, żeby ja się wypowiedzieć o tych frankowiczach. Szanowni Państwo, kochani moi, po co wy bierzecie te pożyczki w walucie obcej? Frankach, dolarach, euro. Trzeba brać pożyczkę złotych. Naszych. Dlatego, że franki, to też mogą się być, wpadliście taki teraz dług, że jak nie wiem co. Ale tu jest przysłowie takie, panowie. Do wszystkich mówię, co wzięliście długi, co wzięliście pożyczki we frankach. Wiedzieliście, co robicie. Widzieli gały, co brali. Jak trzeba podpisywać, czytać. Trzeba umieć najmniejszy, drobny pis na papierze przeczytać. Inni od razu, jak podsuwa księgowa, kasjerka banku, że podpisz, nie podpisywać, tylko trzeba rozpoznać, co się podpisuje się. Co się podpisuje się? Musi nie przyznawać się. A później macie kłopoty. Lepiej, jak nie wiesz, to lepiej udać się do mnie. Ja mieszkam na ulicy Szkolnej 17, czynne od godziny 15 do 17, moje biuro, i ja rozczytam, co tam pisze i powiem, czy podpisać, czy nie. Bo jeżeli coś pisze złego, nie trzeba nic podpisywać. Bo to jest nie na rękę nie dla was. To jest bardzo źle. Dziękuję bardzo.